Słuchajcie, co byście powiedzieli na taką hulajnogę? Lime, Bird, Hive, cokolwiek, ale na własność, bez żadnych ograniczeń, do pełnego użycia. To co? Zainteresowani? Ale pójdźmy gdzieś do środka, bo jednak trochę zimno. A więc o co chodzi z tymi hulajnogami na własność? Oczywiście nie mylimy pojęć, nie mówimy o hulajnodze za darmo, ale powiedzmy w granicach jakieś 1000 zł za sztukę, czyli od 1/2 do nawet 1/4 ceny nowej hulajnogi Segway Ninebot, w zależności od wybranego przez nas modelu. Niemożliwe? Nie w tej cenie? No a jednak. Ostatnio w Stanach, w niektórych miastach zdelegalizowano działalność firm takich jak Bird czy Lime. A właściwie to wprowadzono wiele obostrzeń co do ich działalności, co pozwoliło, dało podstawę prawną do tak zwanego impoundment, czyli w dużym uproszczeniu na konfiskatę hulajnog. A mówiąc dokładniej, wszelkie niepoprawne czy tam nielegalnie zaparkowane hulajnogi są zatrzymywane w depozyt na poczet należnej kary. Jeśli właściciel się nie zgłosi w wyznaczonym terminie, aby dokonać wykupu, przechodzą one po prostu na własność jednostki upoważnionej do ich rekwirowania. A co potem? No wszystkie takie niewykupione przedmioty, no bo nie mówimy tu tylko o hulajnogach, są wystawione po prostu na aukcję. No i śledząc wycinki prasowe z USA w temacie hulajnog, wygląda, że pod koniec zeszłego roku była cała fala akcji takich konfiskat, gdzie rekwirowali hulajnogi, m.in. w Richmond w Virginii, w West Lafayette w Indianie, no oraz w Atenach, no oczywiście nie tych greckich, a tych w stanie Georgia. Konfiskat, prawdę mówiąc, było multum, ale jak na razie nie bardzo widać, aby hulajnogi pojawiały się na aukcjach. No i jednocześnie wygląda też na to, że firmy wypożyczające za bardzo nie kwapią się z ich wykupem. Od pewnie po prostu za dużo zachodu biurokracji i po prostu wychodzą z założenia, że łatwiej olać sprawę, traktując to jako najzwyklejszą stratę, którą sobie tam rzucą w koszty. No ale wygląda, że prędzej czy później to hulajnogi te powinny zacząć wypływać, a jak będzie ich duża ilość, to powinny też być w bardzo atrakcyjnych cenach. No już teraz w tych pojedynczych aukcjach, które udało się namierzyć, to niezależnie od modelu, tam S1 do S4, ceny wahały się na poziomie od 150 do 200 dolarów, czyli równowartość jakieś 575 do 765 zł. A pod filmem wrzucę Wam przykładowy link z GovDeals, gdzie hulajnoga Bird wraz z dwoma rowerami poszła w Teksasie ostatnio za 227 dolarów i 25 centów, czyli jakieś 870 zł. Ale to niestety USA. U nas w Polsce, czy nawet patrząc szerzej w Europie, to raczej takich okazji nie uświadczymy. Obowiązuje tu trochę inne prawo i nie można tak po prostu zarekwirować komuś jego własność. No ale kto wie, może biorąc pod uwagę, co się dzieje, ustawodawcy coś wymyślą. No, bo biorąc pod uwagę uciążliwość tego biznesu dla otoczenia, a w szczególności zagrożenie, jakie powodują hulajnogi tak porozrzucane po mieście, może zmienią prawo. No, muszę przyznać, że bardzo mi się podobają te amerykańskie regulacje i rozwiązania, no bo to między innymi dzięki nim możemy oglądać wszelkie te ciekawe programy typu wojny magazynowe, wojny kontenerowe. No bez tego by tego nie było. No ale wróćmy do hulajnóg. Jak już Wam się uda jakoś okazyjnie nabyć, to niestety jeszcze nie wszystko, no bo taka hulajnoga nie będzie działać. Każda hulajnoga jest skustomizowana pod konkretnego operatora, no przystosowana do pracy w jego systemie i każdorazowo potrzebuje autoryzacji z sieci, aby się odblokować. No i niestety nie jest to kwestia wgrania na przykład samego firmware'u, ale trzeba trochę głębiej grzebnąć w elektronice. No, ale od czego są przyjaciele z Chin? Jak się okazuje, już oferują od jakiegoś czasu idealne, gotowe rozwiązanie. Za 33 dolary kupujemy oryginalny moduł wyświetlacza z wersji konsumenckiej Ninebota ES2, a za kolejne 57 dolarów mamy cały oryginalny moduł sterujący, pasujący do wszystkich modeli od ES1 do ES4. No i teraz musimy tylko poświęcić jakieś pół godziny
To wszystko poprzepinać, tam z tuzin kabelków, zamontować te dwa moduły. No i tym sposobem za te kolejne 340 zł mamy odblokowaną hulajnogę. Całkowicie jak zwykła konsumencka, tylko w tym mocniejszym wykonaniu, właśnie do wypożyczania. No i będzie nam działać bez żadnych ograniczeń. Także jak widzicie, można taką hulajnogę zdobyć całkiem tanio, no ale oczywiście wymaga to na ten moment kontaktów w Stanach. U nas myślę, że przyjdzie jeszcze na to poczekać, a być może nie będzie to w ogóle możliwe. No ale jak ktoś ma jakichś tam znajomych w USA, no to warto śledzić aukcje rządowe. No bo jedyna upierdliwość z tymi aukcjami jest to, że można ofertę złożyć zdalnie, no ale odebrać raczej chcą, żeby osobiście nie opłacić już na miejscu. I z reguły tam jest maksymalnie do tygodnia czasu, kiedy trzeba usunąć to, co się kupiło, bo mogą nawet naliczyć tam dodatkowe opłaty za składowanie. No ale jeśli chodzi o hulajnogi za darmo, jest też taka opcja, no nie hulajnoga za darmo, ale jeżdżenie za darmo. Jeśli widzieliście mój wczorajszy materiał na temat hulajnóg Hive, które właśnie weszły do Wrocławia, a już od jakiegoś czasu są w Warszawie, no to znajdziecie tam stosowne kody promocyjne. Mój kod polecający plus dwa dodatkowe kody, które możecie potem wklepać i sumarycznie możecie zdobyć 86 kredytów na jazdę, czyli grubo ponad godzina za darmo. Także gorąco polecam. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało. W podziękowaniu może zasubskrybujecie, udostępnicie, zalajkujecie. Także na pewno będzie więcej tego typu informacji. Warto śledzić kanał i korzystać. Także na razie to tyle. Hej!